Szczęść Boże, coś Wam powiem. Każdy człowiek ma coś takiego, co przywołuje go o szybsze bicie serca. Pokazując tendencyjne przykłady, dla mężczyzn będzie to samochód. Dbają o niego, sprzątają garaż, myją, słyszą każdy niepożądany dźwięk pracy silnika. Jest ich perełką. Kobiety natomiast przywiązują uwagę do wyglądu. Do diety, makijaż, fryzjer, nowe ubrania, buty, szał. W obu przypadkach jest to jakaś cząstka życia, która odrywa mnie od rzeczywistości. Można się w niej na chwilę zatrzymać i pomarzyć. Zupełnie inaczej może być w Twoim przypadku, ale warto się temu przyjrzeć. Bo jeśli czegoś jest za dużo, chociaż to może być dobre, to może się zmienić w coś szkodliwego dla nas. Dziś mamy skupić się na szukaniu skarbu, który znajdzie się w niebie. Przecież do nieba jesteśmy wezwani i zaproszeni. Do życia wiecznego jesteśmy powołani. Więc i w niebie powinniśmy gromadzić skarby, bo tam ani mól, ani rdza, ani złodziej się na nie nie pokuszą. Skarb to nie tylko przysłowiowa skrzynia ze złotem, ale to coś, co może być dla nas ważne, albo ktoś, kto stanowi dla nas jakąś taką wartość nieprzeciętną. Wokół nas jest dużo rzeczy, które błyszczą i przyciągają, jak stoiska na festynowym straganie. Ale to wszystko tylko nas zatrzymuje. Chcąc znaleźć skarb taki wieczny, potrzebujemy wielkiej odwagi i wytrwałości. Przede wszystkim po to, by zapierać się samego siebie, by dokonywać właściwych wyborów, by iść nieustannie za Jezusem. Powiem więcej, że potrzeba wielkiej łaski Ducha Świętego, Jego ognia, żeby wbrew wszelkim opiniom i komentarzom iść tak, jak nikt nie idzie. Widzieć wartości w tym, co w oczach świata pogardzone i odrzucone. Na co więc z tęsknotą spoglądamy? Co sprawia nasz błysk w oku? Gdzie się wpatrujemy? Przecież oko jest światłem ciała, słyszeliśmy. Oko pozwala nam dostrzegać. Święty Augustyn napisał, kiedy zaczynasz pogardzać tym, co uczyniłeś, zaczynają się Twoje dobre dzieła, bo rozpoznajesz swoje dzieła złe. Widzieć wszelkie słabości i błędy w sobie to nie lada sztuka. Widzieć je i poprawiać to już heroizm. Szczerze odpowiedzmy sobie, co my wkładamy nasze wysiłki? O co się staramy ze wszystkich sił? Kiedy gromadzimy jakieś dobra, to wynika to z różnych powodów. Jednym z nich jest myśl, że jak coś mamy i to dużo, to będą nas szanować. Im bogatszy człowiek się staje, tym większy prestiż zyskuje. Tylko to jest jedna strona medalu, bo z drugiej są ci, co patrzą z zazdrością i nienawiścią na bogatych. Bardzo łatwo przewartościować swoje życie i uczynić z niego bieg za dobrami materialnymi. Możemy mieć wypełnione kieszenie, ale czy nasze ręce są równie wypełnione dobrymi czynami? Rzeczy się psują, zniszczą, ktoś może je zabrać. A uczynki miłości nie mają terminu ważności i nie trzeba na nie uważać. Jezus zachęca nas, abyśmy dobrze pomyśleli, po co my coś robimy? Jaki cel temu przyświeca? Odpowiedź na tak postawione pytania oszczędzi nam wysiłku i niepotrzebnych nerwów. A jeśli wszystko, co robimy, ma nas rozwijać, to nie ma w tym nic złego. Pamiętajmy, że każda osoba, rzecz czy czynność powinna być dla nas okazją przybliżania się do nieba. Wydeptujmy więc drogę do wieczności, robiąc to, co będzie naszą lokatą w niebie. Z Panem Bogiem.